15 jest w studiu w Zamościu. Dzień dobry, panie pośle. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Kazimierz Gwiazdowski, Prawo i Sprawiedliwość, z kolei w Białymstoku. Kłaniam się, panie pośle. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Panowie, niech na całym świecie wojna, byleby nasza wieś spokojna, tylko mówił wieszcz, tyle tylko, że tego spokoju nie mamy ani na świecie, ani na terytorium Rzeczpospolitej. Zacznijmy zatem od wydarzeń stricte politycznych. Grzegorz Schetyna zawiesza walkę o liderowanie Platformie Obywatelskiej, ustępuje na rzecz Tomasza Siemoniaka. Polska polityka, zwłaszcza ta opozycyjna, nie będzie taka sama. Jarosław Sachajko, PSL Kukiz 15. Panie redaktorze, szanowni państwo, tak naprawdę to mnie jako polityka innego ugrupowania nie do końca interesuje, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej, szczególnie, że to ugrupowanie jakoś tak nie działa ku polskiej racji stanu, co widzieliśmy na ostatnich głosowaniach, kiedy była procedowana specustawa dotycząca walki z ASF-em, to politycy Platformy Obywatelskiej, tej koalicji, która tam jest, zagłosowali przeciwko tej ustawie. Oczywiście ta ustawa nie wygra z ASF-em, bo poprawki, które zgłaszałem, no tylko jedna została przyjęta, no ale idziemy w dobrym kierunku. A politycy Platformy Obywatelskiej głosują przeciwko, a jedna z polityczek Platformy Obywatelskiej porównała dziki do ludzi, pytała wprost, w czym my jesteśmy lepsi w XXI wieku od dzików. No po prostu abstrakcja, więc tam są co chwilę takie dziwne ruchy. Miejmy nadzieję, że jakieś otrzeźwienie przyjdzie na polityków z tamtej opcji, a przede wszystkim otrzeźwienie dla Polaków, którzy powinni patrzeć nie na jakąś taką walkę między Platformą a PiS-em, tylko na to, jak iść ku dobru Polski. Panie pośle, tego pański kolega partyjny, Władysław Teofil Bartoszewski, pytany przez Adriana Klarenbacha, jeszcze mówił w tym tygodniu, że pytany właśnie o Grzegorza Schetynę, że to jest jak w piłce nożnej. Walczy 20 paru facetów, a wygrywają Niemcy. Dlatego liczę na to, że Koalicja Polska Kukiz 15 PSL wygra w najbliższym czasie i ku temu pracuje, ku temu wszyscy z naszego ugrupowania pracują. Kazimierz Gwiazdowski, Prawo i Sprawiedliwość, to nowy przeciwnik, czy raczej stawiacie już na dobrze znanego Borysa Budkę? Ja myślę, że Platforma ma problemy sama z sobą. W tej chwili zgłosiło się bardzo dużo kandydatów na szefa, na przewodniczenie tej partii. Pan Schetyna chyba uznał, że może ponieść porażkę i lepiej prawdopodobnie wystawić swego człowieka, który nie będzie miał tyle negatywnego elektoratu wobec wyboru i lepiej postawić na Siemoniaka, który może gwarantować ewentualnie wygraną i to będzie dalej umacniało Grzegorza Schetyny, że dalej będzie jego człowiek zarządzał Koalicją Obywatelską i to będzie dobrze dalej dla jego ludzi. To są problemy na pewno Platformy Obywatelskiej. My natomiast realizujemy swoje sprawy, swoje rzeczy. Przygotowujemy się do wyborów prezydenckich, które chcemy wygrać i myślę, że to jest problem Platformy Obywatelskiej. To, co mówił przedmówca, że Platforma w ostatnich wyborach wystawiła różnych wyborach do Sejmu. Widać, jak oni się zachowują w Sejmie, jakie podejmują decyzje, zachowania, ulica. Myślę, że to niedobrze służy Platformie Obywatelskiej i myślę, że w najbliższym czasie sondaże dla Platformy Obywatelskiej powinni spadać i myślę, że to jest właśnie ich, te ostatnie wybory parlamentarne doprowadziły do tego, że różni ludzie weszli nie zawsze ideowo związani z Platformą. Panie pośle, no ale mówi pan, że Tomasz Siemoniak, którego dzisiaj poparł Grzegorz Schetyna, to właśnie jego człowiek. Ale przecież 30 lat temu zaczynał on jako prawa ręka Donalda Tuska, był jego asystentem, kierowcą, a potem od razu został dyrektorem w państwowej firmie. Panie redaktorze, 30 lat w polityce to jest naprawdę bardzo dużo. Zmienia się w ciągu 2-3 lat. Widzi pan, jakie są przejścia między poszczególnymi partiami, więc po prostu, co było 30 lat, to nie jest teraz i myślę, że to jest jednak człowiek Grzegorza Schetyny. Kazimierz Gwiazdowski, panie pośle, to jeszcze raz zatrzymam się przy Białymstoku. Ten rok dobrze się dla polskiego rolnictwa nie zaczyna. No po ASF-ie, który się w Wielkopolsce pojawił, teraz powraca nam ptasia grypa. Nie mogliśmy temu zapobiec? To znaczy,
panie redaktorze, no ptasia grypa to jest, pojawia się cyklicznie, tak? Pierwszy taki atak wirusa to był w roku 2006, później to był rok 2016, 2017, mamy teraz u schyłku roku 2019. Ja myślę przede wszystkim, że wie pan, wynika to z wielu czynników. Przede wszystkim to jest może czynnik ludzki, ale również może i nie tylko to. I myślę, że nasi producenci naprawdę mają swoje fermy naprawdę w bardzo dobrej koniunkturze. Oni naprawdę na wysokim poziomie utrzymują te swoje i myślę, że to jest przypadek jakiś ludzki, czy też ewentualnie może jakieś, wiadoma sprawa, teraz są różnego rodzaju zimy, bardzo lekkie, tak, także nie wszystkie ptaki odleciały, niektóre migrują po prostu i ja nawet sam zauważam, że tych ptaków jest naprawdę teraz bardzo dużo i być może no tutaj coś nie do końca zadziałało, tak? Także się pojawił. Ale co nie za bardzo zadziałało? Skoro naprawdę mamy w Lublin, mamy Wielkopolskę w tej chwili. To znaczy, wie pan, chodzi mi o to, że coś nie zostało jakby dostrzeżone, tak, ewentualnie został jakiś popełniony gdzieś błąd i w tej chwili została prokuratura jakby się tym zajmuje i będzie wyjaśniała ewentualnie, co takiego się stało, co było przyczyną, że ten wirus się po prostu pojawił, tak, także trudno dzisiaj tutaj oceniać, co było przyczyną tego, tak, że ten wirus ewentualnie się pojawił i że właśnie, no, jest takie spustoszenie właśnie w tych fermach, także tyle tego drobiu trzeba będzie zutylizować i po prostu wybić, no bo nie ma innej metody, po prostu musimy to jak najszybciej się z tym uporać, to zdiagnozować. Bo przede wszystkim trzeba powiedzieć, odszkodowania będą jak najbardziej. Tutaj gwarantujemy, że zresztą w roku 2017 takie odszkodowania też były bardzo szybko wypłacone. Ja myślę, że tutaj nie będziemy czekać na decyzję nawet Komisji Europejskiej, tylko rząd polski desygnuje na to odpowiednie środki i zapłacimy na pewno za każdą sztukę, również za paszę i za wszystko z tym, co jest związane, żeby ci rolnicy nie odczuli tych strat, które ponieśli i myślę, że jak najszybciej należy to zidentyfikować. Jarosław Sachajko, Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz 15, studio w Zamościu. To nie będziemy czekać na decyzję Unii Europejskiej. Rząd reaguje odpowiednio szybko, także zdaniem opozycji? Na pewno w deklaracjach reaguje odpowiednio szybko. Zaczekajmy chwilę, zobaczmy, czy rzeczywiście te odszkodowania będą. Tutaj należałoby jednak zwrócić uwagę słuchaczy na to, że powinniśmy mocno szanować polskich rolników, bo rolnictwo to jest taki dział produkcji, w którym większość rzeczy nie zależy od rolników. To właśnie w tej chwili o tym rozmawiamy. Ptaki migrują, ptaki chorują i tak jak z tą chorobą jest bardzo trudno wygrać, tak z ASF-em powinniśmy już dawno wygrać. Tutaj a ktoś nie szanuje polskich rolników? Nie ma dyskusji. No, dawałem przykład tego, o czym ostatnio mówiła Platforma Obywatelska, różnego rodzaju ruchy lewicowe, lewicujące, albo te organizacje niby dbające o prawa zwierząt, które widzą małe dziczki w brzuchach loch i walczą z myśliwymi, walczą z tym, aby zaprzestać rozprzestrzenianiu się tej choroby. To jest właśnie brak tego szacunku. Jednocześnie rząd nie dokłada wszelkich starań, żeby wygrać z tą chorobą, a wprost likwiduje polskie gospodarstwa rodzinne. W ciągu kilku ostatnich lat ponad 100 tysięcy gospodarstw właśnie tych rodzinnych zostało zlikwidowanych. No ale panie Waszlewsko, dlaczego pan widział panu jakąś decyzję rządu w tej sprawie, żeby likwidować małe gospodarstwo rolne? Czy to jest proces decyzji tych ludzi? Jak cieszy się... Nie. To jest również proces decyzyjny rządu, który nie wyasygnował odpowiednich środków na bioasekurację dla tych właśnie małych gospodarstw, który nie wyasygnował odpowiednich środków na skuteczną walkę z ASF-em, bo ta choroba się rozprzestrzenia. Ja bym rozdzielił te dwie choroby. Jeszcze raz powtórzę. Z ASF-em da się wygrać. Z ptasią grypą jest dużo trudniej, dużo większe koszty są, aby z tą chorobą
wygrać. I tu znowu powinniśmy kupować od polskich rolników, od tych rolników, którzy mają po kilkadziesiąt sztuk właśnie drobiu, ponieważ tamten drób jest silniejszy. On ze względu na to, że jest dekoncentracja tej produkcji, to nie są wybijane tak ogromne stada, jak właśnie przy tej produkcji fermowej. Więc tych rozwiązań jest dużo, o których powinniśmy rozmawiać i mam nadzieję, że... Właśnie o tym debatujemy, tylko może uczciwie byłoby prócz zauważania tego, co wokół przeciwników politycznych dostrzec, że ten ASF pojawił się, gdy ministrem rolnictwa był Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego właśnie i że tamtej determinacji, ale żeby to zamknąć ma nic wspólnego właśnie. Lokalnie ale nie już była stanęło. Panie... To byśmy jej nie dziękuję, mieli. Dziękuję bardzo za to pytanie. Właśnie była, ale była ta determinacja, tylko rozmawiajmy merytorycznie. Wtedy polscy naukowcy powiedzieli, że nie trzeba strzelać do dzików i było rzeczywiście moratorium na strzelanie, ze względu na to, że polscy inaczej. Naukowcy powiedzieli, że nie trzeba strzelić. Ale oni w tej chwili uważają, więc my już, ja już od 4 lat podaję rozwiązania, w jaki sposób wygrać z tą chorobą, a nie są one, one są wdrażane tylko kilka lat później, bo to, co w tej spec ustawie jest zrobione, to jest coś, co ja mówiłem 3 lata temu. Czyli ale jest pan za wybiciem wszystkich dzików. Jestem za, i to cały czas powtarzam, za znaczną depopulacją dzików na 2 lata, ponieważ inaczej nie wygramy z tą chorobą. Będziemy zabijali, 50 tysięcy świń zostało zabitych w ciągu ostatnich 2 lat. To jest ogromna skala i te ruchy proekologiczne powinny się tym zająć. Ja się obawiam, że one za chwilę będą broniły jaką tych część populacji, panie pośle, chciałby ptaków, pan które... zostawić dzików w Polsce, bo mówi pan, że znaczna depopulacja. No tak. A już... Co dziesiąty? Bardzo dziękuję za to pytanie. Znowu zgłaszaliśmy propozycję, aby 4 takie siedliska dzików w bioasekuracji w Polsce zostawić, żebyśmy mieli pulę genetyczną, a później doprowadzić do tego, o czym mówi również Komisja Europejska, 0,1 dzika na kilometr kwadratowy. A tego się dalej nie robi od 4 lat, tylko się właśnie goni tę chorobę. Kazimierz Wracając do tej choroby, prawo... o której teraz rozmawiamy. To pozwólmy odnieść się Prawo i Sprawiedliwości. Kazimierz Gwiazdowski w Białymstoku, poseł Prawo i Sprawiedliwości, panie pośle. No, radykalna ta propozycja. No, znaczy ja się nie zgodzę do końca tutaj z panem posłem, bo uważam, że na walkę z ASF-em naprawdę przeznaczamy duże pieniądze, gdzie w roku 2015 było to około 14 milionów złotych, to w roku 2019 już jest 200 milionów złotych. Uruchomiliśmy też przynajmniej ze 4 programy, które ewentualnie mogą wspomóc polskich rolników. Natomiast się zgodzę z panem redaktorem, żeby były podjęte odpowiednie działania w roku 2014 czy też w roku 2015, gdzie tylko były 2 ogniska w roku 2014. W 2015 było 1 ognisko u świni, tam 30 przypadków i 53 u dzików. Można było wtedy ewentualnie te dziki, tak jak to uczyniono w Czechach, czy ewentualnie się czyni w Niemczech, że ogrodzono i te dziki ewentualnie wystrzelano. Panie pośle, ale wy jesteście od 4 lat u władzy, no to przejęliście tą odpowiedzialność. Też można było postawić zgadza się, płot, tylko, też tylko można wie pan, było w ciągu... ograniczyć. Też, tam minister rolnictwa się... tylko wie... Panie redaktorze, powiem tak, my żeśmy takie działania podejmowali, były nawet podjęte, jak dobrze wiadomo, za pana ministra Jurgiela, był nawet już na Radzie Ministrów przyjęty właśnie projekt jakby budowy ogrodzenia na ścianie wschodniej. Spotkało się to jakby też z odmową niektórych środowisk, bo uważane, że to są zbyt wysokie koszty, ale dzisiaj widzimy, że Niemcy na granicy 120 kilometrów takiej płot stawiają i walczą w jakiś sposób z tymi dzikami, bo trzeba powiedzieć, że takim głównym wektorem to jest przecież człowiek i dzik, tak? I tutaj musimy się te populacje dzika zmniejszyć i dlatego podjęliśmy też ostatnio specustawę, bo Polski Związek Owiecki, który na ten rok na przykład miał do odstrzału 66 tysięcy dzików, mówi, że odstrzelił 177 tysięcy dzików, że tak to jest wiele więcej, jak zakładał ich plan. I myślę, że te plany przede wszystkim trzeba zwiększyć. Po to podjęliśmy to ustawę, żeby ewentualnie tutaj również zaangażować w to
broni wojsko, policję, ewentualnie i Straż Graniczną, żeby też były podejmowane szybciej decyzje, bo ja powiem, że jestem z województwa podlaskiego, gdzieś są 4 parki narodowe i naprawdę tam można powiedzieć, że dotychczas tego odstrzału dzików nie było, tych dzików jest naprawdę dużo. W tej chwili wiadomo, że... Nawet w parkach narodowych chyba to jest, nie będą prowadzone to jest, strzały. To jest kukurydza, tak? I tutaj po prostu też te dziki się bardzo dobrze żywią w tej kukurydzy. Właściwie całe zimę, całą jesień właściwie przesiadują i one się po prostu rozmnażają, tak? I musimy tutaj zmniejszyć tą populację. I ja tutaj nie widzę wielkiego zaangażowania jakby też Polskiego Związku Łowieckiego i dlatego podjęliśmy tą ustawę, żeby ewentualnie ten proceder przyspieszyć i żeby po prostu można było tych dzików więcej odstrzeliwać, bo to jest jedna z metod. Natomiast wprowadziliśmy również tam inne rozwiązania, takie jak budowa niecek dezynfekcyjnych, żeby można było bez pozwoleń i wprowadzamy też również inne rzeczy, jak zakaz blokowania polowań, bo co się zdarzało, że odbywały się polowania, przyjechała grupa ekologów i ewentualnie zabraniała polowania, tak? Dzisiaj to ograniczamy, po prostu nie będzie takiej możliwości. Są tam przewidziane pewne sankcje i tutaj uważamy, że idziemy w dobrym kierunku. Jak rozumiem, Jarosław Sachajko przyjmuje te zmiany idące w dobrym kierunku. Oczywiście, tylko ja się obawiam, że znowu ta ustawa nie będzie stosowana jak i poprzednie 3 specustawy, bo tu cały problem jest, że rzeczywiście parlament przygotowuje ustawy, jak powiedziałem, spóźnione, ale przygotowuje, ale później one nie są wykonywane, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy przygotowali prawo, które nie będzie stosowane, tylko takie prawo, które będzie stosowane. Ale, panie pośle, to jest obowiązek stosowania prawa. Pan poseł. Jak to rozróżnić w takim obowiązek razie? To nie jest on wykonywany. Wracając do tego, o czym powiedział kolega Gwiazdowski, bo on powiedział, że przyjeżdżają ekolodzy, którzy blokują. To nie są ekolodzy, to są ekoterroryści, którzy nie rozumieją, że te dziki i tak zdychają. Zdychają w męczarniach, zdychają z wielkiej gorączce. Tylko no właśnie to jest po prostu robienie polityki tam, gdzie jej nie powinno być. To jest niepatrzenie na polską rację stanu, że my, oczywiście tu pan poseł mówi, że coraz więcej pieniędzy przeznaczamy na walkę z ASF-em i na odszkodowanie, ale za chwilę to będą miliardy złotych, jak nie biliony złotych straty dla polskiej gospodarki. Będziemy, jeżeli nie wygramy z tą chorobą w ciągu tej zimy, a nie za kolejny rok, tak jak powiedział poseł sprawozdawca, że to jest kolejny krok, a na pewno nie ostatni. To powinien być ostatni krok i mam nadzieję, że tak to się zdarzy. Dlatego byłem zszokowany tym głosowaniem polityków Platformy Obywatelskiej, którzy nie zagłosowali za tą ustawą. Znowu powtórzę, widząc czy porównując dziki do ludzi. I za chwilę może być blokada tych Panie pośle, to wy jesteście wspólnie ptaków. W jednej europejskiej partii ludowej, w tej samej, której tak radykalne panie rządzące CDU-CSU ma pan w rację, tylko jakieś ma konsekwencje? Pan rację, tylko nie wy, bo no wy nie PSL. Wy, tylko wróćmy do tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest w koalicji w Parlamencie Europejskim z ugrupowaniem, które wprowadziło związki partnerskie i jest za małżeństwami tej samej płci. Nie uciekajmy, panie redaktorze, ja pana tak bardzo lubię. Rozmawiajmy teraz o tym bardzo ważnym temacie, czyli o chorobie ptaków. Bo no, tylko, że widzę więcej elementów wspólnych między wami, i sprawiedliwością w tym względzie niż między wami, a Platformą Obywatelską. To jest różnica zasadnicza. No, nie ma żadnych elementów wspólnych między nami, a Platformą Obywatelską. No, nie ma żadnych elementów wspólnych między nami, a Platformą Obywatelską. To trzeba powtórzyć. IPP to jest właśnie element wspólny. Głosowaliście na niego. Panie redaktorze, jesteśmy w Polsce. Jesteśmy. Ja na nikogo nie głosowałem. Nie głosowałem na pana Władysław premiera Tuska. Władysław Kosiniak-Kamysz tak zadeklarował. Ostatnio rozmawiali właśnie tam panowie i się konsultowali. Ja jestem w Kukiz 15, powiedzmy, Koalicja Polska jest to twór, który łączy różne ugrupowania, nie tylko PSL, ale i Kukiz 15. A z list jakiej partii dostał się pan do Sejmu? Jakiego komitetu wyborczego? Pan redaktor znowu ucieka. Pan redaktor znowu ucieka od najważniejszego tematu. Pan poseł ucieka. Bo jeżeli sobie za chwileczkę...
Jeżeli za chwileczkę nie poradzimy sobie z tą chorobą, to znowu nie będziemy mieć produkcji kurczaków w Polsce. No dobrze, to i znowu co pan przejmie proponuje? Ten rynek. Co proponuje Niemcy, PSL? Duńczycy i wszyscy inni. Bo to jest realne zagrożenie. To zostawiając już teraz konsekwencje polityczne. Co Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz 15 w tej sprawie postulują, proponują? Także rządzącym, bo rzecz jest rzeczywiście warta ze wspólnego zainteresowania. Panie rektorze, bioasekuracje, po prostu muszą być pieniądze na bioasekuracje, ale wracam do tego, o czym powiedziałem. Kupowanie żywności od polskich rolników. Kupowanie żywności od tych rolników, którzy mają po kilkanaście, kilkadziesiąt tych kur, bo tamte kury są bardziej odporne na różnego rodzaju wirusy i choroby, bo one chodzą po dworze i one są z samej tej konsekwencji odporniejsze i nie niszczą gospodarstw rodzinnych, bo to jest bezpieczeństwo żywnościowe kraju, bezpieczeństwo zdrowotne. Kazimierz Gwiazdowski, panie Polaków. Pośle, w takim razie Prawo i Sprawiedliwość. Co z tymi gospodarstwami rodzinnymi? No bo w deklaracjach zawsze są one mile widziane, a tutaj też poważne oskarżenia. To znaczy, ja myślę, że w nowej perspektywie finansowej właśnie chcemy zwiększyć jakby środki przede wszystkim również dla tych mniejszych gospodarstw, bo uważamy, że oni również mają prawo rozwoju przede wszystkim i uważamy, dlatego wprowadzamy i sprzedaż detaliczną i inną właśnie tę, żeby rolnik w swoim gospodarstwie mógł przetwarzać różnego rodzaju produkty i następnie je sprzedawać i chcemy właśnie takim małym gospodarstwom rodzinnym pomagać właśnie, nawet już uruchamiamy programy, które będą służyć do tego, żeby oni ewentualnie takie mogli małe przetwórnie, ubojnie zakładać po prostu nawet i produkować to w tej chwili Komisja Europejska. Tutaj rzeczywiście trochę liberalizacji trzeba wam oddać nastąpiło, ale pytanie brzmi, czy w takim razie to jest dostatecznie szybki proces, że może tutaj trzeba cisnąć pedał gazu, bo panie redaktorze, przez paręnaście lat nic nie było można, bo nawet nie można było uruchomić sprzedaży detalicznej. My też żeśmy, wie pan, wyjeżdżali nawet na komisję do Austrii właśnie z wiceprzewodniczącym panem Sachajką między innymi i paroma innymi posłami, gdzie się okazało, że na zachodzie można, to więc my żeśmy też przyjęli stosowne ustawy i się okazuje, że w Polsce też będzie to możliwe, tylko w tej chwili trzeba, myślę, że przeznaczyć odpowiednie środki przede wszystkim na promocję tego, że takie coś jest możliwe i należy przekonać tych rolników, bo ci rolnicy duzi, którzy w tej chwili zajmują się produkcją mleka, czy też ewentualnie produkcją opasów, no ciężko im, na pewno się nie przestawią na takie mniejsze właśnie, żeby robić produkty przetwórnie czy coś. I tutaj przede wszystkim to jest dla młodych rolników, którzy mają 10-12 hektarów gospodarstwa, żeby oni uwierzyli w to, że można to przetwarzać, można to sprzedawać i można z tego dobrze żyć. I myślę, że to jest takie... lat, panie pośle, słyszeliśmy, że należy właśnie budować duże gospodarstwa rolne, tak jak to jest na zachodzie, wieloset hektarowe. Panie redaktorze, przede wszystkim w województwie podlaskim to są gospodarstwa średnio 10-12 hektarów. Dzisiaj duże gospodarstwa składa się z tego przeważnie, że rolnik jeden we wsi wydzierżawił od sąsiada ziemi i ma 30-40 hektarów. Ale z czasem myślę, że to ulegnie zmianie i chodzi o to, żeby też młodzież mogła pozostawać na polskiej wsi i żeby mogła ta polska wieś właśnie się rozwijać. I my stwarzamy po prostu warunki do tego i w nowej perspektywie właśnie chcemy zwiększyć środki finansowe, bo teraz w tej perspektywie już nie dało się za bardzo, bo ta perspektywa się kończy i dużych środków na to wydesygnować, natomiast myślę, że w nowej perspektywie będą większe środki i będą większe możliwości właśnie, żebyśmy te swoje wytwórnie uruchamiali, żebyśmy mogli to przetwarzać w swoich gospodarstwach i sprzedawać, no bo nasza żywność jest naprawdę dobra. A Jarosław Sachajko, to zgoda, że nasza żywność jest naprawdę dobra i to widać w całej Europie. Może nowy komisarz do spraw rolnictwa z Polski właśnie ku temu się przyczyni, no ale panie pośle, może mamy do czynienia z trendem ogólnoeuropejskim, no bo bądźmy szczerzy, że gdyby nie polityka ceł i dopłat w Unii Europejskiej, to w stosunku do innych możliwości w przemyśle, w usługach, nikt by produkcji żywnościowej nie prowadził, a mimo tych wszystkich dopłat są
takie regiony we Francji, których zamieszkiwanie i produkcja rolnicza zamarła po przeszło 1000 lat. I to nie są odosobnione przypadki, całe puste wsie o właśnie ponad 1000-letniej historii, jeszcze pamiętające późne Cesarstwo Rzymskie, więc może problem jest szerszy niż tylko polski. No, problem jest w tym, że się nie rozmawia ze społeczeństwem. Problem jest w tym, że Unia Europejska, Komisja Europejska biegnie ku przepaści. Z jednej strony podnosząc znacząco standardy i może dobrze, że podnosi te standardy, ale z drugiej strony wpuszcza do Unii Europejskiej, w tym do Polski, żywność z krajów, gdzie nie ma żadnych standardów. I to jest problem, że nie mamy kontroli chociażby tej żywności, która napływa do nas z Ukrainy. My nie możemy stosować jako polscy rolnicy wielu środków chemicznych, a na Ukrainie one są stosowane, więc ta żywność nie powinna do Polski wjeżdżać. Ona zostaje tu u mnie na Lubelszczyźnie. U mnie są jeszcze mniejsze gospodarstwa niż u kolegi Gwiazdowskiego. I teraz wielką szansą, i to trzeba głośno powiedzieć, dla właśnie polskich rolników jest przetwórstwo i sprzedaż, bo tam są główne pieniądze, nie w tej produkcji, bo my nigdy nie będziemy mieć tak wielkiej produkcji, jaka jest na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, czy w Argentynie. A sama Ukraina mogłaby wyżywić całą Europę. Sama Ukraina mogłaby wyżywić całą Europę. To jeszcze jedno, dajmy szansę odpowiedzieć Kazimierzowi. Ale nie taką żywnością, jako... Co z tymi standardami na ukraińską żywność? Nie taką żywnością, jaką robią polscy rolnicy. Kazimierz Gwiazdowski, Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle. No, znaczy, wie pan, jesteśmy w Unii Europejskiej, są pewne kontyngenty, które ewentualnie wpływają. No, my jako kraj, wiadomo, że jesteśmy w Unii, obowiązują nas pewne przepisy. Musimy się dostosować do przepisów, które obowiązują w Unii Europejskiej. No i no niestety to jest wolny rynek, wolny handel i się kiedyś na to zgodziliśmy i tak to musi działać, natomiast oczywiście są zastrzeżenia, ale są zastrzeżenia właśnie tutaj, że jest to, nie odpowiada pewnym normom i myślę, że należy tutaj uruchomić służby do tego powołane, żeby oni właśnie się tym zajęli, jakością, która tych towarów, które właśnie wpływają do naszego kraju, tak, bo to jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia. Kiedy to uruchomienie służb nastąpi w dużo większej skali? Ja myślę, panie redaktorze, że w tej chwili jest bardzo wiele sygnałów i myślę, że zostaną podjęte odpowiednie decyzje, żeby takie kontrole były przeprowadzane i żeby było to sprawdzane, bo myślę, że to jest po prostu korzystne również i dla nas, bo jest wiele w tej chwili sygnałów niepokojących i nawet, żeby to sprawdzić i udowodnić, czy to jest prawda, czy nie. Panowie, no to życzmy sobie w takim razie na ten nowy rok, żebyśmy tą wojnę z chorobami toczącymi polskie rolnictwo wygrali korzystnie i we współdziałaniu, bo tego wspólnego głosu bardzo nam czasem w debacie publicznej brakuje, chociaż to elementy sporu są potrzebne polskiej demokracji. Co do tego, jak rozumiem, jest zgoda i w Zamościu, i w Białymstoku, czyli i w rządzie, i w opozycji za debatę. Bardzo serdecznie dziękuję posłom, członkom Komisji Rolnictwa właśnie, Jarosław Sachajko, Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz 15, Koalicja Polska, był w studiu w Zamościu. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. I Kazimierz Gwiazdowski z Prawa i Sprawiedliwości był w studiu Polskiego Radia w Białymstoku. Dziękuję państwu. Kłaniam się również ja, Antoni Trzmiel, dziennikarz Telewizji Polskiej, a teraz już na antenie radiowej jedynki Radio Watykan.